ti darem la mano, la mi dirai di sì. Vegli non è lontano, partiam ben mio da qui. Vorrei e non vorrei, mi tremo un poco il cor, felice ver sarei, ma può burlarmi ancor, Witajcie w ostatniej części wakacyjnej podróży z panem Pichonem. Po zmianie koni w krasnym stawie i hulankach w gospodzie pod dzikim człowiekiem ruszamy ekstrapocztą przez Chrubieszów do Poturzyna. Zatrzymamy się na chwilkę w Chrubieszowie, w dworze rodziny Di Chateau. Kto wie, może znajdziemy tam ślady Fryderyka. A zaraz potem wyruszymy do celu naszej podróży, do najlepszego przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego. Wojciechowscy mieli rozległe posiadłości wiejskie w Poturzynie. W rozległym parku z niewielkim jeziorem stał dwór z oranżeriami. W okolicy były liczne zabudowania gospodarcze. To były z pewnością bardzo udane wakacje, a w zasadzie około tygodniowy pobyt wspominany przez Fryderyka jako poturzyńskie awantury w poturzyńskim państwie. Fryderyk spędził wspaniały czas odpoczynku w pięknej okolicy, w towarzystwie najlepszego przyjaciela, z nieodłącznym muzykowaniem, towarzyskimi figlami i oczywiście jazdą konną. Były to radosne, beztroskie chwile w ukochanej ojczyźnie. Przeżyjmy to razem z Fryderykiem i jego przyjaciółmi. Zapraszamy. Podróżujemy śladami Fryderyka Chopina. Znaleźliśmy się w dworze, pięknym dworze w Chrubieszowie, który w czasach, kiedy Fryderyk przejeżdżał przez Chrubieszów, był zamieszkiwany przez rodzinę chrubieszowskich aptekarzy. Mieściła się tutaj apteka, zatem nasz bohater być może zatrzymał się, aby kupić potrzebne medykamenty. Później dwór zakupiła rodzina Di Chateau. Czy mogłaby Pani troszeczkę nam opowiedzieć o historii miejsca? Jak najbardziej. Sam dwór powstał prawdopodobnie w 1791 roku w portyku w górnej części głównego budynku. Jest właśnie umieszczona data 1791 rok. Jeśli chodzi o dwór, to od 1858 roku był on zamieszkiwany przez rodzinę Di Chateau. Znajdujemy się w kolejnym pomieszczeniu Muzeum w Chrubieszowie, a że Fryderyk Chopin, oprócz tego, że był utalentowany muzycznie, również interesował się sztukami pięknymi, możemy podziwiać tutaj piękną wystawę. Tak, tutaj znajduje się galeria twórczości Pawła Gajewskiego, który jest związany z naszym z terenem powiatu chrubieszowskiego. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych i w naszych zbiorach znajduje się między innymi obraz namalowany na zamówienie rodziny Di Chateau. Jest to portret Marii Di Chateau, ostatniej właścicielki dworu, w którym się teraz znajduje. Znajdujemy się teraz w Izbie Wiejskiej. To wystawa etnograficzna. Tak.
Jak najbardziej, jest to wystawa stała. Na niej prezentujemy przedmioty codziennego użytku związane z życiem na wsi. Mamy tutaj również rekonstrukcję izby wiejskiej z meblami, z przedmiotami codziennego użytku, jakie znajdowały się kiedyś właśnie w izbach wiejskich, ale również prezentujemy na tej wystawie etnograficznej stroje ludowe, na które teraz serdecznie zapraszam. Są to stroje, które są w przepiękny sposób zdobione haftem krzyżykowym. Mamy tu motyw roślinny, geometryczny i oczywiście w tak przepięknie zdobionych skrzyniach były przechowywane właśnie kiedyś tego typu stroje. Jesteśmy w miejscu, gdzie wyeksponowana jest wystawa poświęcona Towarzystwu Rolniczemu Chrubieszowskiemu. A jest to o tyle ważne, że Fryderyk Chopin, jadąc przez Chrubieszów, wjechał do swojego serdecznego przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego, który był pionierem cukrownictwa. Towarzystwo Rolnicze Chrubieszowskie, to jest, można śmiało powiedzieć, że to była pierwsza spółdzielnia rolnicza, która powstała na tych terenach w 1816 roku i została założona przez księdza Stanisława Staszica. Moi drodzy, jesteśmy już u celu naszej podróży. Znajdujemy się w gminie Telaty, niedaleko Poturzyna. Strudzonych wędrowców gościnnie przyjął pan Dariusz Kozłowski, wójt gminy Telatyn. Panie wójcie, proszę powiedzieć naszym młodym widzom, jakie plany w związku z wydarzeniami kulturalnymi, związanymi oczywiście z naszym bohaterem Fryderykiem Chopinem. Wiem, że działo się tu dużo różnych imprez poświęconych Fryderykowi Chopinowi, a w planach ma pan jakąś wspaniałą niespodziankę. Dokładnie tak. Fryderyk Chopin jest nieodzownie związany z naszą gminą, a w szczególności z miejscowością Poturzyn. Tam przebywał gościnnie na wakacjach Tytusa Wojciechowskiego, koncertowo w okolicznych wioskach, miejscowościach. I my tak samo, jak już śladami Chopina, zmierzamy do tego, aby koncerty dalej się odbywały. W tej chwili jesteśmy w trakcie budowy Centrum Chopinowskiego, gdzie będzie to takie miejsce naprawdę godne Fryderyka Chopina, gdzie upamiętnimy jego pamiątkami, jego pobytem tutaj w miejscowości w samym Poturzynie i wrócimy ponownie do tych koncertów wspaniałych jakże, które się odbywały i przyciągały rzesze tych najmłodszych dzieci i tych najstarszych. Z czasów, kiedy w Poturzynie przebywał Chopin, pozostało niewiele. Okazały dwór Tytusa Wojciechowskiego spłonął wraz z wzniesioną przez niego cukrownią w latach 40. XX wieku. Jedynie krajobraz nie uległ zasadniczym zmianom. Wokół ciągną się te same rozległe pola, na których do dziś uprawia się buraki. Istnieje też park ze stawami, który z pewnością był wówczas bardziej okazały. Obecnie jest zaniedbany, dziki, zarośnięty. Przetrwały pozostałości zabudowań gospodarczych, a po cukrowni resztki fundamentów i fragmenty muru z czerwonej cegły. Nieopodal starej szkoły, w parku, pod wierzbą, zlokalizowana jest płaskorzeźba. Jesteśmy w samym sercu Poturzyna. Spójrzcie, tutaj stoi pomnik upamiętniający pobyt naszego bohatera w Poturzynie u jego najlepszego przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego. Aby o tej historii i o samym Poturzynie czegoś więcej się dowiedzieć, poprosiłam znawczynię tematu, znawczynię Poturzyna, panią Grażynkę Dobrzańską. Prosimy nam coś opowiedzieć, pani Grażynko. To jedyny namacalny dowód bytności Fryderyka Chopina w Poturzynie.
u przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego w lipcu 1830 roku. Fryderyk przyjechał do Tytusa prawdopodobnie około 14 lipca 1830 roku i spędził tutaj około 2 tygodni. Wyjechał szybciej niż zamierzał, ponieważ w Warszawie koncertowała jego sympatia Konstancja Gładkowska. Fryderyk zaprzyjaźnił się z Tytusem jeszcze w czasach szkolnych. Chłopcy byli przyjaciółmi już od czasów, kiedy Tytus Wojciechowski mieszkał w Warszawie na stacji u państwa Chopinów, ponieważ rodzice Chopina prowadzili stację, pensjonat dla chłopców, którzy mieszkali poza Warszawą i jednym z takich właśnie pensjonariuszy tego, dzisiaj nazwalibyśmy internatu, był właśnie Tytus Wojciechowski. A ponieważ Fryderyk nie miał brata, tylko miał 3 siostry, więc bardzo szybko nawiązali z Tytusem więź, no wręcz taką braterską, i ta przyjaźń, która rozpoczęła się już w tych czasach dziecięcych, trwała właściwie aż do śmierci Fryderyka Chopina w 1849 roku. Także Fryderyk spędził tutaj niecałe 2 tygodnie, prawdopodobnie na wspólnych spacerach, pewnie na podróżowaniu, może na koncertowaniu. Później te wszystkie wspomnienia zawarł w listach, które pisał do Tytusa Wojciechowskiego. Tutaj mamy na pomniku wierzbę, prawdopodobnie pod którą Fryderyk miał koncertować w majątku Tytusa. W jednym z listów do Tytusa Fryderyk pisze, że ta wprawdzie nie wierzba, ale ta brzoza spod okna nie może mi wyjść z pamięci. Także bardzo chętnie pisał, że wróciłby tutaj do tego państwa potuczyńskiego, które jakoś tak mu bardzo w sercu utkwiło. Także pomnik został postawiony w Potużynie w 1989 roku. Jest autorstwa pana Bulewicza, zamojskiego artysty, też już nieżyjącego chyba od roku, a inskrypcję, którą tutaj mamy, pamięci Fryderyka Chopina, który w Potużynie gościł u przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego w 1830 roku, tutejsze pieśni ludu uwożąc w sercu, gdy niebawem opuszczał kraj na zawsze, napisał Jerzy Waldorf. Także też znana postać, o której warto powiedzieć. No właśnie. To były ostatnie wakacje Fryderyka Chopina w ojczyźnie. Tak, ostatnie, aczkolwiek nie ostatni raz, kiedy spotkał się z Tytusem, bo kiedy wybrał się swoją właściwie ostatnią podróż z Polski, to towarzyszył mu właśnie Tytus Wojciechowski. Spotkali się w Kaliszu i 2 listopada 1830 roku Fryderyk Chopin opuścił Polskę. Jesteśmy już na terenie posiadłości Tytusa Wojciechowskiego. Pałac stał mniej więcej tu, gdzie widać ten blok. Tam był pałac, później zobaczymy stawy, które tam się znajdą. A to jedyny budynek, który zachował się z czasów bytności Fryderyka tutaj w Potużynie. To jest powozownia albo kuźnia dworska. Do końca nie wiadomo, jakie było przeznaczenie tego budynku. Tam z drugiej strony są narzędzia kowalskie, więc być może była to kuźnia. Funkcjonuje jako kuźnia albo powozownia i ten budynek pamięta pobyt Fryderyka Chopina. Ten budynek mógł Fryderyk widzieć, być może tutaj zostawały konie. Stąd nie widać, ale w dalszej części znajduje się cukrownia, która była pierwszą cukrownią na terenie Lubelszczyzny, właśnie wybudowaną przez Tytusa Wojciechowskiego. Tytus Wojciechowski był doskonałym gospodarzem i takim prekursorem właśnie cukrownictwa na terenie Lubelszczyzny i w Polsce. Cukrownia, która powstała w 1840 roku, po 8 latach spłonęła, a później została odbudowana, zatrudniała ponad 400 pracowników. Organy.
Cóż to za potężny instrument? Pamiętam poranne msze u wizytek i najbardziej wyczekiwany moment, kiedy mogłem na nich improwizować. Choć czasem, tracąc poczucie czasu, przedłużałem stosowne momenty. Ale najpiękniej grało mi się w kościółku w Oszczowie u mojego przyjaciela Tytusa. Tam nikt mnie nie ograniczał. Mój przyjaciel Fryderyk, romantyczna dusza, nadzwyczaj miły, ułożony salonowo, wesoły, żywy, to improwizował na fortepianie, albo graliśmy na cztery ręce. Od fortepianu biegł do stołu, gdzie leżały albumy. Tam pisał listy, wierszyki, rysował i malował bardzo ładne i zręczne drobiazgi. Zakochany w teatralnych zabawach, taki dramat wesoły popełnił. Grałem niemało, potem tańcowałem kotyliona i kontredanse. Wtem zabrzmi nasz mazur. Jak się wysunę, zwija mi się prawa noga i abrzdęko ziemię. Panna mi ucieka. Co to? Podnieść się nie mogę? Pewną złamał lewą nogę. Co to? Wszyscy pomieszani. To kurcz, woła jedna pani. Przelękła się mama. Zawołano papę. Jakaś druga dama woła. Na kanapę. Wszyscy mnie z ziemi podnoszą i na kanapę wynoszą. Ktoś tam niemiłosiernie gniecie mi kolano niezmiernie. W mazurku ustali. Szkoda, wielka szkoda. Doktora szukali. Przyszedł goli broda. Zaczął mi nogę smarować, ściskać, gnieść i bandażować, aż z bólu zęby ściskałem. Oj, długo leżałem, lecz to już minęło. Zaśpiewałem państwu, skąd się to poczęło. Żeby nie owa przyczyna, to byłby zdrów chłopczyna. Thank you.
Przekaz cudzoziemców strony, czemu nurt twój tak zmącony? Czy się gdzie zapadły brzegi, czy stopniały stary пьесни, и жалостные песни, и спевают.
40 mil przebyłem, jadąc do poturzyńskiego państwa, do mojego najlepszego przyjaciela Tytusa. Nie wiedziałem, że będzie to moja ostatnia podróż po Polsce, zanim przejadę kolejne setki mil i na zawsze wyjadę za granicę. Może właśnie dlatego przywołało to tak wiele wspomnień? Przyjaciele moi kochani zostaną tutaj, ale na zawsze będą w moich wspomnieniach, listach, muzyce. A ja? Ja także pragnę pozostać w waszych sercach, drodzy moi przyjaciele. Możemy spotykać się zawsze, zawsze, jak tylko będziecie chcieli. W moich wspomnieniach, listach, muzyce. Wsłuchajcie się w nią. Znajdziecie mnie tam. Do zobaczenia. Questa vuole il